Ja, proszę Państwa, zdecydowanie za mało oglądam tych materiałów i nagrywam, bo to jest dużo, dużo się dzieje. Są gameplaye z Armored Core 6, to jest warto obejrzeć. Widziałem długi, fajny materiał o Baldur's Gate 3, zdecydowanie warto obejrzeć. Jest materiał z CD Action o The Crew Motorfest, ponoć bardzo pozytywne rzeczy są o tej grze. Techland jest przyjęty przez Chińczyków i o tym Lootbox donosi i chyba od tego zacznę sobie, no bo tu jest jeszcze analiza sezonu pierwszego, ale to gry online, to chyba podcastowo zrobili. Na szczęście dram jest mniej, więc mogę się od tego wiem, że Państwo często lubią dramy bardziej, ale po raz kolejny sięgam po Lootboxa, bo nie krótko i treściwie. To jest taki 6-minutowy materiał. Od tego sobie zacznę przegląd internetu dzisiaj i myślę, że on będzie dosyć długi i moje granie w Diablo 4 będzie musiało poczekać. Więc... Wczoraj gruchnęła bardzo mocna informacja związana... No, wczoraj gruchnęła bardzo mocna informacja. Lubimy, jak gruchają się... Znaczy, jak gruchają... Okej. Okay. Wczoraj gruchnęła bardzo mocna informacja związana bardzo z mocno. Jednym z największych studiów gamingowych w Polsce. Techland, czyli twórcy m.in. serii Dying Light, zostali w większości wykupieni przez chińskiego giganta Tencent. Co to znaczy i czym jest ta wielka korporacja? Zacznijmy od początku. 24 lipca... No zaraz pozwolimy temu wybrzmieć. No Tencent to jest kurde gigant. No kupili, będziemy teraz chińskie znaczki w Dying Light 2, 3 w zasadzie. Nie, tak zupełnie serio? Chyba półtora dużej bańki poszło na ten deal? No ktoś tam będzie do końca życia do góry brzuchem leżał, a może nie. No zobaczymy, jak to wpłynie na Techland. Pewnie nadal będą robić gry, nie? I mam nadzieję, że dobre. To nie musi być zła informacja. W godzinach popołudniowych na stronie Techlandu pojawił się list od Pawła Marchewki, założyciela i prezesa polskiego dewelopera. Pisze w nim: dzisiaj z radością ogłaszamy współpracę z Tencent, firmą, która właśnie staje się większościowym akcjonariuszem spółki Techland. Bycie większościowym akcjonariuszem oznacza, że Chińczycy wykupili przynajmniej 51% udziałów i to do nich należy decyzyjność. Połączenie sił z Tencent pozwoli nam wrzucić najwyższy bieg, jeśli chodzi o wdrażanie naszej wizji dotyczącej gier. Wybraliśmy sprzymierzeńca, który miał już okazję współpracować z kilkoma z najlepszych na świecie firm zajmujących się grami i który pomógł im osiągnąć nowe wyżyny, jednocześnie szanując ich metody działania. Okej, no jeżeli chodzi o Tencent, wszyscy z trwogą myślą o tej firmie. Tak jak ktoś podejmuje tematy branżowe, opowiada o rzeczach związanych z gamingiem, to za każdym razem, kiedy się pojawia myśl związana z przejęciem przez Tencent, to jest to myśl mająca wzbudzić trwogę, ale nie wydaje mi się, jak sobie myślę o trwodze w branży i przejmowaniu, to Activision mi przychodzi do głowy i Electronic Arts. To są firmy, które mają jednak zachodnie korzenie i jak one dorwały w swoje ręce różnych deweloperów, to się nie potoczyło za bardzo dobrze dla nas graczy. Nie wiem, czy ten Tencent coś tam zdążył już rozwalić jakoś poważnie. Nie obiło mi się uszy. Tencent jest tak generalnie... obawiamy się go, ale w zasadzie ja nie jestem do końca pewny dlaczego. Może dlatego, że jest to po prostu chińska firma i teraz deweloperzy, którzy tam będą pracowali, będą musieli ten chiński system pracy przyjąć, czyli 9-9-7 od 9 do 9-7 dni w tygodniu. No ale to już chyba wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że w branży się pracuje w sposób nieprzystający. Szacunkowi dla pracownika. Tencent to firma specjalizująca się w grach mobilnych. Do nich należą takie hity jak Call of Duty Mobile czy chociażby PUBG Mobile. Reszty mobilek wymieniać nie będę, bo to chyba teraz bez sensu. Nie jest to pierwsza taka inwestycja korporacji, ponieważ są... Oni zrobili Call of Duty Mobile? A to jest dla mnie niespodzianka. Myślałem, że to wszystko... Bo wiem, że Microsoft inwestując w Activision Blizzard także w dużym stopniu był zainteresowany rynkiem gier mobilnych i tamte mobilki bardzo są istotną częścią całej tej transakcji. Ale okej. To taka tylko dygresja drobna. Oni właścicielami chociażby Riot Games, czyli ekipy odpowiedzialnej za League of Legends, Sumo Group od Dead Island 2, Supercella od Clash of Clans, Clay Entertainment od Don't Starve, Grinding Gear Games od Path of Exile, czy chociażby Funcomu odpowiedzialnego za Conan Exile. To nadal nie wszystko. Cenega oraz Move podlegają firmie 1C Entertainment, która to została w 2022 roku wykupiona właśnie przez Tencent. Co jednak najciekawsze, Chińczycy mają 49,9% udziałów w Ubisoftie. W studia takie jak From Software, Bloober Team, Epic Games, Remedy Entertainment oraz Dontnod, Tencent również zainwestował. Na ekranie macie wszystkie dokładne udziały Tencentu wraz z procentami. Okej, tu można się przyjrzeć na chwilę. Może oni też się przyjrzą na chwilę. Wydawało mi się, że Bloober teraz jest częścią Microsoftu, gdzieś tam po drodze. Funcom 100%. Oni robią Dune. To ja tak przejrzę tylko na szybko, żeby Państwu to przedstawić. Więc Funcom robi Dune, zrobili Conana. Conan był nie najgorszy. Riot Games każdy z Państwa zna i to nie trzeba nic więcej dodawać. Co tu jeszcze jest? Grinding Gear Games? No to są ziomkowie od Path of Exile 1 i zdaje się 2, już niedługo.
więc też Państwo kojarzą, jakoś nie wpłynęło to źle. Tak patrzę w tym kontekście, czy znamy te gry i czy źle na nie wpłynęło. Ubisoft 49.9, tam była próba wykupienia więcej niż połowy, ale ci prezesi francuscy, ci bracia Guillemot Brothers się obronili. Epic Games 40%. Bloober Team 22%, Dontnod to są ci, którzy zrobili Life is Strange, między innymi, 22%, From Software 16,25%, Krafton kojarzę, tylko nie pamiętam z czego, Paradox Interactive to te strategie, Remedy Entertainment to są ziomkowie od Maxa Payne'a, od pierwszego i drugiego, rzecz jasna. Oni teraz robią, co oni robią? Alan Wake 2. Activision Blizzard 5%. Co tutaj mamy? I 51% w jakieś inne firmy. Clay Entertainment, no to jest całkiem zacna firma. Oni zrobili Don't Starve między innymi. No i Techland, jakby tu nie patrzeć. No dobra, to lećmy dalej. Wracamy do słów marchewki. Zachowamy pełną własność naszych tytułów, utrzymamy swobodę artystyczną i twórczą, a także... Tak a propos, jak się mówi o prezesie, to się mówi, wracamy do słów prezesa marchewki. Bo tak znaczy, różne mamy nazwiska, nie? Więc warto nadać funkcję, jeżeli ktoś ma na nazwisko marchewka, z całym szacunkiem, żeby, no nie wiem, nie wiem, czy ja nie pogorszyłem sytuacji. Wciąż będziemy działać w sposób, który wydaje nam się właściwy. Ja wciąż będę pełnić rolę dyrektora generalnego studia. Niektórzy gracze zdają się nie wierzyć w słowo założyciela Techlandu, no bo po to kupuje się większościowe udziały w studio, żeby mieć nad nim kontrolę i samemu podejmować kluczowe decyzje. Odbiór wiadomości przez społeczność w większości jest negatywny, Chiny źle się kojarzą, a fakt, że Techland będzie teraz należał do największego giganta w branży, zalatuje straceniem tożsamości studia, które przecież jest tak ważne dla Polaków i nie tylko. Z drugiej strony jednak, taki wykup to ogromny zastrzyk gotówki. Gry Techlandu już miały wysokie budżety i zaliczały się do AAA. Z pomocą Tencentu można władować w nie jeszcze więcej kaski, a co do tym idzie, no przynajmniej na papierze, powinny być lepsze. Co więcej, Paweł Marchewka podzielił się... Ja się zatrzymam przy tej tożsamości. To oczywiście zawsze jest ryzyko, nie? Jeżeli duża firma przejmuje waszą firmę, no to pewnie będą inne tam decyzje podejmowane, inne potrzeby będą zaspokajane. Najgorszy możliwy scenariusz, jaki potrafię sobie wyobrazić, to taki, że gry Techlandu bardziej będą kierowane do azjatyckiego gracza, czyli będzie taki klimat, który nam tutaj zachodnioeuropejskim graczom może być delikatnie obcy, ale nie sądzę, żeby to było aż takie znaczące. Tak jak powiedziałem wcześniej, te poprzednie studia, które należą już do Tencentu albo w dużym stopniu są częścią Tencentu, chyba nie zmieniły, nie straciły swojej tożsamości. Oczywiście tam zawsze, jeżeli duża firma kupuje dewelopera, no to być może chcą tam wrzucić jakieś swoje mikropłatności, no chcą na tym zarobić, nie? To jest inwestycja. I trudno powiedzieć, co właściwie Chińczykom chodzi po głowie, jak rozumieją zarabianie pieniędzy, bo zarabianie pieniędzy w grach to jest na kilka sposobów. Najłatwiejszy to są oczywiście mikrotransakcje. I najłatwiejszy, bo jest najbardziej skuteczny, niestety. Ale też robienie dobrych gier też czasami jest dobrym pomysłem na zarabianie pieniędzy, więc no zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. No dobra. Nowymi informacjami dotyczącymi kolejnej gry. Chodzi tutaj o tytuł, którego koncept arty widzieliśmy jakiś czas temu. Powiedział, że RPG akcji nabiera kształtów i zaczyna wyglądać naprawdę wyjątkowo. W przypadku tego tematu z przyjemnością poczytam wasze komentarze, także śmiało dajcie znać, co myślicie. My z chłopakami szerzej pogadaliśmy o tym w najnowszym odcinku naszego podcastu. Dla chętnych linki w opisie i przypiętym komentarzu. Pogadamy sobie teraz o tegorocznym Call of Duty. Jaką nazwę będzie nosiła odsłona z 2023 roku? Chyba już wiemy. Tom Henderson około tydzień temu stwierdził, że nadchodzi prezentacja Modern Warfare 3. Twórcy serii opublikowali na Twitterze interesującą sondę, w której zapytali graczy, czy operatorzy broni zestawy z Modern Warfare 2 powinny zostać przeniesione do Call of Duty 2023. Nie wiem jak wy, ale mnie strasznie drażni, jak jest gameplay w tle i mi zasłania ten gameplay jakiś wielki napis. Po co mi ten wielki, chociaż właściwie nie wiem, mam takie wrażenie, że coś mi zasłania, mimo że to jest najważniejsza informacja tej całej opowieści. Więc whatever, a propos Call of Duty, jakoś nie wzbudza to mojej ekscytacji ogromnej, ale wiele osób gra w Call of Duty, więc na pewno się ucieszą. Modern Warfare niewątpliwie może mieć niezłą kampanię. Poprzedni Modern Warfare kiedy wyszedł? W 2022? I był? Końcówka tego roku? Bo pamiętam, żeśmy z Borysem rozmawiali o kampanii, że ona jest taka widowiskowa, że to jest tak bardzo... bardzo filmowa i zastanawiam się, czy są w stanie deweloperzy zrobić taką samą kampanię w tym roku, równie widowiskową, bo to wiadomo, że tam dwie ekipy pracują na zmianę, tylko że one różne marki, ja nie wiem jak to się teraz potoczyło w Activision, Blizzard, King, kto robi to dokładnie, kto robi tę część, czy Modern Warfare jest robiony przez jedną firmę, czy nie, zastanawiam się, ile są w stanie zrobić przez rok. To jest spora ciekawostka, bo jeżeli odwalą taką samą kampanię, jak w zeszłym roku, która była ogromna i bardzo, bardzo widowiskowa, no to będę pod wrażeniem. To znaczy, że mają taki system pracy, że szok.
No zobaczymy, czas pokaże. W sensie, nie każdemu musi się podobać tamta kampania. To tak jest. Ogólnie obiektywna opinia na temat tego, że tamta kampania jest duża, widowiskowa, jest raczej, jesteśmy zgodni. Natomiast czy się komuś podoba, czy nie, no to jest oczywiście kwestia gustu. Oraz tak i kiedy pokaz. Nakierowywało to na Modern Warfare 3 dosyć mocno, teraz jednak po Twitterze, a raczej powinienem powiedzieć po X-ie, zaczęły latać takie oto zdjęcia. Pochodzą one z kampanii marketingowej Monsterów i widzimy na nich kapitana Price'a z wyraźnym logiem Call of Duty Modern Warfare 3. Myślę, że wszystkie wątpliwości zostały rozwiane i wystarczy tylko czekać na oficjalną zapowiedź studia. Nie tak dawno temu informowałem was o wycieku, który mówił, że powstaje Most Wanted 2005 Remake. Za odświeżoną wersję kultowej gry miałby odpowiadać Criterion Games, który to przyniósł na światło dzienne Most Wanted z 2012 roku oraz chociaż by ostatnio Need for Speed Unbound. Jak z tym Most Wanted Need for Speed w ogóle z tą marką? Chyba ona nie święci takich triumfów jak lata temu. Też w moim mniemaniu przechodzi to bez echa, ale też muszę przyznać, że nie nadążam za tym wszystkim, bo bardzo dużo gier jest, ja już się tak trochę ukierunkowałem bardziej na RPG i otwarte światy i te rzeczy, które wychodzą poza moje osobiste zainteresowania, trochę mi umykają. Ale o ile się orientuję z prasy branżowej, to Need for Speedy nie cieszą się takim poważaniem, jak lata temu miało to miejsce. Jednak w kwestii Need for Speeda pojawiła się jeszcze jedna ciekawa kwestia. Chodzi dokładnie o to, że Criterion Games, prócz rzekomego rozwijania Most Wanted 2005 Remake, ma pracować nad jeszcze jedną grą z serii. Na LinkedInie Criterion Games pojawiła się oferta pracy, co zauważył profil na Twitterze Idle Sloth. Napisał on: nowa gra Need for Speed znajduje się w fazie rozwoju w Criterion Games zgodnie z ofertą pracy. Oferta pracy dotyczy World Artist. Rzucamy teraz wyzwanie konwencjom gatunku wyścigowego, aby przynieść serię Need for Speed na wyższy poziom. No, myślę, że tu na tym rynku gier wyścigowych dużo się porobiło. Jest oczywiście ta gra na PlayStation Exclusive. Trochę mi wyleciał z głowy z tytułu, zaraz mi przypomnicie na pewno. Chyba sporo gier próbujących robić wyścigi zmierza delikatnie w tę stronę. The Crew MotoFest, o którym sobie pewnie dzisiaj pogadamy, bo chcę obejrzeć ten materiał CD Action, też deweloperzy też wybrali ten sposób prezentacji gry, czyli gdzieś tam jakiś otwarty świat z jakimiś festynami i wyścigami. Gran Turismo jest inne oczywiście, ale wydaje mi się, że trochę Forza Horizon wyznaczyła kierunek, w jakim te gry wyścigowe mogą pójść. Podejrzewam, że Need for Speed też może zaoferować ten świat, taki świat, prędzej czy później. Nie wiem, czy to jest dobre dla gier wyścigowych, czy nie jest to dobre. Ja też jakby nie siedzę super i mocno, wiem, że są community duże, a właściwie duże, silne, wokół takich gier jak Formuła 1 i pewnie są jeszcze inne takie tytuły, które są, nie chciałbym ich nazwać niszowymi, żeby ktoś się nie poczuł dotknięty, ale nie są takie głośne jak Forza Horizon. Więc jest sporo takich tytułów, ale te chyba największe, takie duże produkcje to zmierzają w stronę tych otwartych światów. Beta Motor Festa, też dobre rzeczy słyszałem. Borys też w to grał, też mówił dobre rzeczy. Jeśli wczytamy się w ogłoszenie, zobaczymy zapisek, że deweloperzy najwidoczniej nie chcą tworzyć kolejnego klasycznego NFS-a i zamierzają zaproponować graczom pewną rewolucję. Rewolucją będzie kopia Forza Horizon. Powtórzycie moje słowa. Zresztą to właściwie nie wymaga jakiejś wielkiej analizy, żeby to przewidzieć, nie? Możemy się oczywiście pomylić, ale... Miejmy nadzieję, że to gadanie o rewolucji nie jest tylko takim gadaniem PR-owym, a rzeczywiście postanowią coś zmienić, coś zaproponować, coś zupełnie nowego, bo Need for Speed Unbound, mimo tego, że był całkiem sympatyczny, wyglądał bardzo ładnie, podobały mi się te animowane elementy, to całościowo niestety nie przyciągnął mnie do siebie i odbiłem się od niego po kilku godzinach. Teraz pojawia się pytanie, czy Criterion Games zdoła udźwignąć dwa tak duże projekty, jak zupełnie nowa gra z serii Need for Speed oraz remake Most Wanted z 2005 roku. To drugie nie jest jeszcze potwierdzone, ale ten wyciek był dosyć bardzo wiarygodny, jeśli mnie o to zapytać. Konsole przenośne powoli podbijają rynek. Jeśli rok temu zapytalibyście mnie, czy jest to coś fajnego... Coraz więcej osób zaczyna używać tych handheldów. Może to wynikać z kilku rzeczy, może też także wynikać z tego, że to jest taka analiza, która zupełnie może nie znaleźć osadzenia w rzeczywistości, ale wydaje mi się, że gracze są starsi coraz bardziej i być może nie zawsze mają okazję, żeby posiedzieć sobie przed komputerem, tak jak ja siedzę, czy przed konsolą i szukają okazji w wolnej chwili, żeby pograć. Może granie w łóżku, może gdzieś się schować przed żoną, nie? Bo przy monitora ze sobą nie zabierzesz. Ej, ja wiem, że dużo pań gra w gry, ale jeszcze moje pokolenie to są tacy ludzie, którzy muszą się przed żonami chować i udawać, że nie grają. W większości albo w pracy można sobie pograć. No więc te handheldy to naprawdę złoto. Nintendo Switch fantastycznie trafiło na rynek w odpowiednim momencie. No i chyba to jest jakby pokłosie sukcesu Nintendo Switch. Fajnego to powiedziałbym wam, że nie. Ale po tym, jak zacząłem grać na moim nowym Steam Decku, muszę powiedzieć, że zakochałem się po raz kolejny w grach single player, od których
których miałem półroczną stagnację, ponieważ nie chciałem się angażować w jakieś zaawansowane sesje z grami single player. Dzięki Switchowi zacząłem grać w gry, które wcześniej raczej bym na komputerze nie zagrał, ponieważ ten cały rytuał włączania gry i siedzenia przy niej, kiedy bolą mnie plecy na krześle, trochę mnie irytowało i... No, ja jestem taki wytrenowany, proszę Państwa, że mnie nie bolą plecy od siedzenia na krześle. Ja mogę godzinami siedzieć przy komputerze, jestem prawdziwym profesjonalistą, niektórzy mówią na mnie casual. Ale ten Steam Deck, ten, kopiłbym sobie Steam Decka, albo najchętniej bym kupił sobie to nowe urządzenie Asusa, ROG chyba się nazywa, Ally. No bo na Steamie można odpalić co prawda Diablo 4, ale to tam wymaga trochę zabiegów dodatkowych, a fajnie byłoby sobie na spokojnie. Ja nie lubię tak instalować różnych dziwnych rzeczy, żeby obejść system. Więc myślę trochę, teraz jak na wakacje jakieś pojadę, to byłby niegłupi pomysł. Ale i tak nie można grać offline, fuck it. Wolałem sobie odpalić meczek FIFA. Na Steam Decku można grać w masę produkcji, a od jakiegoś czasu zabrałem się za Disco Elysium, które zawsze chciałem ograć, ale no tak jak mówię, zawsze byłem jakoś tak zmęczony, zawsze jakoś wolałem sobie zagrać coś innego niż oglądać czytankę na dużym monitorze, po którym bolą oczy. W każdym razie, Steam... Ej, to jest akurat, ja jakby rozumiem, Disco Elysium to jest fajna gra, ale argument, ej, nie chce mi się czytać na dużym monitorze, spróbuję na monitorze Steam Decka, czy czytankę to jest... Słaby argument, ale okej, okay, no niech będzie, no. Bo jakby rozumiem, że ktoś może lubić Disco Elysium, bo to jest super gra. Ale argument o czytaniu jest raczej jednym z tych słabszych. Tak działa na Linuxie, więc YouTuber Geeker One postanowił wziąć Nintendo Switcha i wgrać do niego właśnie Linuxa. Odpalił na nim gry takie jak Titanfall 2, GTA 5, Devil May Cry 5 oraz God of War z 2018 roku. Nie spodziewajcie się cudów, ponieważ wyniki są w ogóle niesatysfakcjonujące, ale potraktujmy to jako ciekawy eksperyment. W przypadku Titanfalla oraz Devil May Cry 5 klatki były grywalne jeszcze, chociaż nie jakoś ekskluzywne. Ponieważ wynosiły one od 10 do 25, za to w przypadku GTA 5 oraz God of War'a konsola nie wyrabiała nawet z renderowaniem 10 klatek na sekundę. Jednak oglądanie, jak ktoś gra w God of War'a na Switchu, jest dosyć ciekawe, nawet jeśli jest to pokaz slajdów, a nie faktyczna rozgrywka. No okej, okay, nie. To branża, i tak musimy się przyzwyczaić do tego, że branża zmierza raczej w tę stronę, że idziemy w rozdzielczość, więc nawet jeżeli dzisiaj możemy grać w stabilnych 30 klatkach, to kto wie, może w niedalekiej przyszłości 20 klatek stanie się standardem, ale za to będziemy mieli 32K albo coś w ten deseń. No nie będą dobre czasy dla mnie, ale no wtedy pozostają mi turówki, nie?